Cześć, witajcie moi mili. Dzisiejszy temat 10 sposobów na to, jak zwiększyć przychód w Twoim e-commerce. E-commerce to moja ogromna pasja i cieszę się, że mogę Ci dzisiaj o tym troszkę poopowiedzieć. Pierwszy sposób poprawnie wdrożona analityka. Większość e commerceów które analizujemy w naszej agencji reklamowej niestety ma niepoprawnie wdrożone odpowiednie cele w Analyticsie, zdarzenia w Google Tak Managerze. Nie macie tego porobione stąd źle odczytujecie dane. Zgodzisz się ze mną przecież, że jeżeli masz niepełne dane, niepełną wiedzę, nie wiesz jak te transakcje przez Twój sklep przechodzą, co się z nimi dzieje, skąd pozyskujesz ruch, skąd pozyskujesz klientów, to nie jesteś w stanie podejmować słusznych decyzji biznesowych. Zgadzasz się? Zgadzasz się. Reklama w nieoczywistych, istniejących miejscach, jak na przykład TikTok Ads. My w agencji bardzo mocno testujemy nowe kanały pozyskiwania klientów, nowe kanały pozyskiwania ruchu na naszą stronę internetową, ponieważ reklamy na Facebooku drożeją, reklamy na Google drożeją, pojawiają się nowe, ciekawsze formy dotarcia do klientów przy użyciu wideomarketingu, jakim jest na przykład. TikTok, TikTok, gdzie jest mniejsza konkurencja, gdzie stawki za kliknięcia mogą być znacznie mniejsze niż na Facebooku i mamy zdywersyfikowany biznes, ponieważ reklamujemy się na wielu różnych aplikacjach i płaszczyznach, co pozwala nam zwiększać ruch na naszej witrynie i dokonywać większej ilości. Konwersji. Kolejną rzeczą, o której chciałbym Ci powiedzieć, to chatboty na stronach internetowych. Bardzo mało firm, nawet to nie 1%, tylko jeszcze mniej firm, jakiś ułamek promil, korzysta z chatbotów. Tutaj rekomenduję ci skorzystać z narzędzia Tidio, fenomenalne narzędzie, które zwiększy ilość zapytań Twoich klientów na stronie internetowej, zautomatyzuje obsługę klienta, podniesie współczynnik konwersji, pomoże w procesie lead generation generowania adresów mailowych fenomenalne narzędzie które oszczędzi ci czas, poukłada ci komunikację, bo będziesz mieć zintegrowane z wielu systemów wiadomości z Instagrama, z Messengera, z maila, wszystko w jednym systemie i będziesz mógł zarządzać mogła komunikacją ze wszystkich różnych narzędzi w jednym panelu aplikacji Tidio. Rekomenduję. E, ogólnie o, o kwestiach analityki nagrywałem film. W kwestiach reklam TikTok Ads, tutaj gdzieś Ci podlinkuję na karcie e, ustawianie reklam na TikToku. Zrobiłem poradnik jako chyba pierwszy w Polsce, z czego jestem bardzo dumny. Więc wejdź, obejrz, zastosuj, wdrażaj tą wiedzę, będzie mi bardzo miło. Marketing Automation, kolejna kwestia, większość sklepów napuszcza ruch reklamami płatnymi, ale nie ma wdrożonego Marketing Automation, a marketing Automation jest w stanie w Twoim biznesie podnieść sprzedaż nawet o 30%. Więc jeżeli dzisiaj twój sklep generuje 200 tysięcy, czy 100 tysięcy, to obrotu, to po wdrożeniu marketing automation nie zmieniając kompletnie nic, możemy spodziewać się nawet 130 tysięcy obrotu. Więc jest to potężna wartość. Warto zainwestować swój czas i środki w narzędzia marketing automation i rozwijać swój e-commerce. Podnosić lifetime value klienta, czyli tą wartość oddaloną w czasie, z tego względu, że mamy do niego numer kontaktowy, mamy jakieś notyfikacje push, mamy adresy mailowe, więc warto wdrażać marketing, automation. Serdecznie ci mogę polecić tutaj współpracę z naszą agencją w zakresie marketing, automation. Jesteśmy w stanie naprawdę, tutaj mamy doświadczenie na kilku rynkach z wdrażaniem tego typu rozwiązań, jesteśmy w stanie znacznie podnieść sprzedaż. Podpunkt numer 5. Wtyczka do porzuconych koszyków. Bez względu na to, z jakiego systemu CMS korzystasz, są różnego rodzaju moduły, rozszerzenia, rozwiązania, które pozwolą ci ratować porzucone koszyki. Porzucone koszyki to nie tylko jedna wiadomość mailowa, to aż trzy wiadomości mailowe połączone ze sobą wspójną całość, które mają za zadanie odratować zamówienie na Twoim sklepie internetowym. I tutaj porzucone koszyki można powiedzieć, że należą do sekcji Marketing Automation, ale nie tylko są tą częścią, wycinkiem Marketing Automation, i wdrożenie tego typu koszyków automatycznie podnosi sprzedaż na Twoim sklepie. Rzecz nieoczywista, którą stosuje bardzo mało przedsiębiorców, bardzo mało zleca, deleguje, bo nie widzi natychmiastowych efektów, to pisanie bloga na temat Twoich produktów, recenzje. Unboxingi jakieś tam, eee, tutaj mam w następnym punkcie, ale pisanie artykułów na blogach, opisujemy, robimy rankingi jakieś zestawienia swoich produktów, opisywanie, recenzje przez influencerów i tak dalej, i tak dalej zoptymalizowane artykuły pod SEO, które będą generować dodatkowy ruch na stronie, co będzie przekładało się na wyższą sprzedaż. Jeżeli mamy artykuł blogowy na dole, możemy przekierować od razu do zakupu produktu, o którym piszemy lub przeplatać sprytnie w trakcie artykułu linki do naszych sklepów, do naszego produktu. Unboxing, czyli otwieranie jakiegoś produktu na wizji, na żywo, na YouTubie, w formie odcinków. Przeplatanie w vlogach, czyli taki wideo marketing na YouTube, gdzie pokazujemy produkt, lub na storiesach w Instagramie pokazujemy jak ten program, produkt wygląda, wyjście ze sprzedażą na nowe rynki zagraniczne. I tutaj znowu obserwujemy, że tylko kilka procent e-commerce z Polski decyduje się na wychodzenie za granicę, co jest według mnie dziwne, ponieważ. My mamy procesy i procedury w takiej formie checklisty, jak przejść z e-commerce'ami za granicę. Nagrywałem też na ten temat odcinek. To nie jest jakaś czarna magia, a powiększamy sobie rynek. Pomyślcie, ile możemy sprzedawać więcej, wychodząc na rynki zagraniczne. Pamiętaj, procedura wychodzenia za granicę to nowa domena dostosowana do języków, w którym chcemy sprzedawać. Nowe konto Google Analytics, nowe konta reklamowe, nowe piksele wdrożone na stronę internetową, żeby to wszystko nie było na, je, na jednych kontach reklamowych prowadzone, tylko. Oddzielny biznes, traktujemy tylko oddzielny biznes, oddzielny rynek, i wtedy jesteśmy w stanie poszerzać swoje zasięgi dotarcia ze swoją marką na nowe rynki. Bardzo polecam ci wejście na rynki zagraniczne. Tutaj na pewno największym problemem będzie dostosowanie się do kwestii prawnych, różnego rodzaju regulacji. My też w tym pomagamy, więc jak najbardziej możesz do mnie napisać w tej sprawie tańsze przesyłki. Z racji, że prowadzimy wiele e-commerce w ramach agencji reklamowej i posiadamy własny duży e-commerce, byliśmy w stanie wynegocjować niższe koszty przesyłki. Nawet o 30% mniej możesz płacić za przesyłki. Nie jest to technika stricte zwiększająca przychód bezpośrednio, bo obniżamy sobie po prostu koszty. Ale jeżeli my zachowamy koszty przesyłki na tle konkurencji, będziemy mieli podobne ceny, to zarabiamy również na przesyłkach pomyśl ile sprzedajesz dzisiaj i że na każdej transakcji jesteś w stanie sobie zarobić kilka nawet do 10 zł za przesyłkę jeżeli sprzedajemy za granicę pomyśl jak wielką korzyść możesz osiągnąć tylko i wyłącznie nawiązując współpracę z nami z tego względu że mamy skalę że mamy doświadczenie experience pozyskiwane z działania na rynku e-commerce napisz odezwij się będziesz mieć możliwość tańszych przesyłek dla swojego sklepu Ostatnią taktyką, o której chcę Ci powiedzieć, jest upselling, czyli do sprzedaż produktów do podstawowego zamówienia. Mamy jakąś wartość koszyka i chcemy ją powiększyć poprzez do sprzedaż produktów jakiś komplementarnych, produktów dodatkowych, które ulepszą gdzieś tam wartość koszyka klienta, zamiast koszyk standardowy mamy średnio np. 150 zł na jakimś komercie e i chcemy sprawić, aby wartość koszyka wynosiła 200 zł. Jak to zrobić? Absolami? Do Abseli możemy użyć różnych rozwiązań. Każdy system CMS ma jakieś inne rozwiązania, inne narzędzia. Na przykład na WordPressie będzie to Cardflow albo jakieś inne wtyczki, które pozwolą na przykład checkboxem dołożyć produkt do koszyka i powiększyć wartość całego zamówienia. Koniecznie skorzystaj z tych 10 taktyk. Pochwal się w komentarzu linkiem do swojego sklepu internetowego to będzie doskonałe miejsce do Twojej reklamy. Wymieniajmy się swoimi sklepami, kupujmy od siebie produkty, twórzmy społeczność e-commerce. A jeżeli chcesz porozmawiać na temat marketingu, chcesz, aby sprawdził Twój sklep internetowy, dokonał takiego podstawowego audytu, zapisz się na krótką rozmowę niezobowiązującą na w stronie darmowa rozmowa .pl lub zadzwoń do mnie bezpośrednio na numer 602727263. Wszystkie linki odnośnie współpracy znajdują się w opisie pod tym materiałem. Zapisz się, pogadamy, sprawdzimy, czy jest przestrzeń do współpracy pomiędzy naszymi firmami i może uda się rozwinąć twój e-commerce dzięki naszemu know-how. Pozdrawiam cię serdecznie Tomasz Guzik, marketing i sprzedaż. Cześć.